Siemaneczko, z tej strony Gry 8 i ja wam dzisiaj chcę pokazać, bo jeden z moich widzów napisał mi jak obsługiwa się taką kamerką live, więc to jest ta kamerka. To jest taki poradnik, więc jak nie wejdziesz, nie? Musisz się najpierw pobrać. Tutaj masz takie dwie opcje, czyli tak i tak, nie? I tutaj musisz się tak jakby zalogować, czyli wchodzisz tutaj na przykład, nie? Się tutaj loguje się, już jestem zalogowany. I musisz się na różne te logować. Nie klikasz start. Dobra. Kurna, jaki ciłowy błąd wyskoczył. No tak. Nie mogę to robić bez dwóch, więc... Czyli już mam włączoną nagrywarkę, nie, już się włączyła. I teraz tak tutaj. Nie, o tym muszę raz na to mówić. Tu mamy ustawienia. I decyduje, czy tylko ustawiacie jak chcecie, nie? Macie takie ustawienie, to sobie wszystko ustawiacie jak tylko chcecie. Później tutaj macie, że możecie sobie waszą kamerę mieć. Możecie wyłączyć ten. Możecie mieć na przykład prywatnego live'a. Tutaj mamy, no, że jakieś zapisy i tak dalej. I później możecie na przykład sobie wejść tutaj, nie? I tutaj macie to, nie? Tylko sobie możecie ustawić na jaką chcecie, na przykład ten, i tutaj sobie ustawiacie. Wychodzicie stąd. Tu mówię na przykład go, nie? I tutaj wtedy jak naciśniecie ten go. Na przykład musicie sobie wybrać taki tytuł. I później... dać live na publiczny, albo na jakiś taki. Tutaj to i to. Wtedy klikacie ten przycisk czerwony. I na się zaczyna, już się raz wtedy zaczął. No, więc to był taki poradnik. Oczywiście jeszcze was zapraszam do takiego, już chwila. Oczywiście zapraszam was do klubu. Kiwix, ja, no jasne, mogę wpaść, ale... No dobra, wpadę na live. Dobra, więc podajcie do jego kubu. No. I dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że się podobało, do kolejnego.